Cześć kochani, z tej strony Talix i witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. W tym odcinku mamy aktualizację, jest 8 sezon. Powiem wam, że Nexus naprawdę mi się podoba, robi na mnie bardzo duże wrażenie. I dzisiaj wam sobie tutaj wszystko właśnie pokażę, wszystko sobie zwiedzimy. Ale jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem, no tak z 400 łapek, to jeszcze dzisiaj postaram się dla was nagrać odcinek z kluczami. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Jesteśmy właśnie w kole fortuny i zobaczcie, jakie mamy świetne nagrody. Naprawdę bardzo mi się podobają. Najbardziej są słodziutkie te laski cukrowe. Kosztują one 200 tiketów i najbardziej, co mnie zdziwiło, to to, że nie są dla członków VIP-a, więc naprawdę spoko, bo wszyscy możemy takie mieć, a te laski cukrowe właśnie jest to część dolna i są naprawdę takie urocze. Następnie mamy znowu piernika. Z tego co wiem, to w którymś z sezonów już w kole był piernik, więc trochę szkoda, że nie jest to po prostu nic nowego, ale nie było takich uszów, pamiętam, że chyba w sezonie trzecim był jakiś piernik, ale tutaj mamy takiego z uszami, no więc jest w sumie to samo, ale naprawdę jest słodziutki i kosztuje 400 tiketów. I następnie mamy takie coś, mi się wydaje, że to będzie po prostu, że możemy zamienić sobie ludzi z Nexusa w takie coś, więc będzie na tym to pewnie polegało. I mamy jeszcze, zobaczcie, klocek piernik, 75 tiketów, więc no jest to moim zdaniem niedużo. I on nie jest również dla członkostwa VIP i jedyna rzecz, która jest dla członkostwa VIP, to jest ten precel. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, również 75 kosztuje. Bardzo mi się podoba. Jeżeli w ogóle chcecie, żebym nagrała odcinek, jak testuję te wszystkie rzeczy z koła Fortune właśnie pod koniec sezonu, to napiszcie mi koniecznie o tym. Ten sezon będzie trwał 27 dni. Myślałam, że będzie trwał trochę dłużej. Możliwe, że w grudniu będzie ponownie jakiś również sezon świąteczny. No i zobaczcie, moi drodzy, więc ten precel jest naprawdę spoko, bardzo mi się ogólnie podoba. Ale rzecz, która mnie zdziwiła, to to, że zobaczcie, w pakiet nie jest totalnie zimowy. W pakiecie mamy jakąś sowę, jakiegoś ptaka, jakąś broń i jakąś kulę. To moim zdaniem jest bardziej taki sezon podobny, znaczy ten pakiet jest taki bardziej Harry'ego Pottera niż do świąt, więc no nie rozumiem za bardzo dlaczego. Może nie wiem, jakaś pomyłka w pakietach? No ale nie wiem, dziwi mnie to po prostu, dlaczego nie zrobili również właśnie świątecznego pakietu. Mam również na sobie właśnie świątecznego skina, ponieważ naprawdę zaczęłam czuć święta strasznie, jeszcze ten Nexus, to tym bardziej czuję. No i dobra, moi drodzy, więc najbardziej podoba mi się strasznie ta choinka w Nexusie, jest naprawdę przepiękna i te bombki, mam nadzieję, że będą one właśnie do kupienia, bo wyglądają naprawdę bardzo fajnie, ja sobie zmienię perspektywę i spójrzcie, jak ta choinka megaśnie wygląda, strasznie mi się podoba, jest naprawdę bardzo ładna i taka świąteczna, jak właśnie już czuję święta na Blockstar Planet. O, tutaj mamy nawet Stellę, która już też na świąteczną jest ubrana, mega. Tutaj mamy właśnie, czekajcie, o, tutaj mamy świat VIP, więc do tego sobie przejdziemy na końcu, myślę, ale spójrzcie, jak ja stoję tutaj, to wygląda to tak przepięknie, jakbyśmy byli w jakiejś wiosce świątecznej, a najlepsze jest to, że ten śnieg tutaj, o, widzicie, pada właśnie tutaj taki śnieżek i to daje takiego mega klimatu. I strasznie podobają mi się te klocki, możliwe, że będą one również do kupienia, zobaczcie, te klocki, które pokazują, gdzie co jest, tutaj mamy właśnie kopanie. I ten klocek wygląda naprawdę mega śnie. O, tutaj mamy, że do naprawy coś. Mega są te klocki. Jestem ciekawa, czy będzie można je właśnie zakupić. O, klocek, który mówi, że tutaj są właśnie parkury, klocek z czatami. I moim zdaniem to jest naprawdę mega śne. I ja się strasznie czuję, jakby były właśnie teraz święta w tej wiosce. No i dobra, co tutaj jeszcze jest właśnie ciekawego? Teraz tu mam jakiś na przykład domek, sobie aż wejdziemy. O, i zobaczcie, mam jakieś przejście do takiego. O, nie byłam tu jeszcze. Ej, kozackie to jest. Ej, spójrzcie na to, ej, to jest mega, takie lampeczki. Strasznie mi się to podoba i przez to czuję naprawdę jeszcze bardziej święta. Możliwe właśnie, że teraz, gdy będę sobie grała po prostu tak sama ogólnie, nie nagrywając tego, to będę wow, moi drodzy, mamy lodowisko nawet. To będę właśnie strasznie czuła święta. Ja już święta zaczęłam już czuć w październiku, więc ze mną jest coś chyba naprawdę nie tak. Ale dobra, spójrzcie, jakie lodowisko jest mega fajne. Przypadkiem tutaj weszłam, nie wiem jak, ale mega ta wioska jest taka dosyć duża. Myślałam, że to będzie mały Nexus, a mamy dość spore. Czekajcie, tym przejściem można chyba... O tak, o, tu macie świat VIP i tu macie od razu wejście właśnie na to lodowisko.
O, tu mamy w ogóle tego, to jest sowa. Tutaj mamy właśnie sowę, ona mi się trochę kojarzy może z zimą i dlatego ją dodali do tego pakietu. No i dobra, co my tu mamy jeszcze właśnie ciekawego? No ogólnie są to jakieś domki z piernika. Mega jest ten Nexus, bardzo mi się podoba, ale najbardziej to te lampki, te ozdoby są po prostu przecudowne. O, mamy jeszcze klocek z bitwą. Tutaj zobaczcie, o mygy, ale fajne Mikołaje, naprawdę. Moim zdaniem moderatorzy się postarali mega fajnie, że zrobili coś zupełnie nowego, bo takiego Nexusa podobnego nie było i wygląda to naprawdę przepięknie, mega mi się ten Nexus podoba. No i dobra, moi drodzy, wchodzimy teraz do świata VIP. Jestem naprawdę ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądało, bo Nexus jest przepiękny. I uwaga, wow, zobaczcie, myślałam, że to będzie w sumie coś innego. Okej, czekajcie, czyli mamy tutaj chyba coś bardziej w stylu domku świątecznego? Okej, zobaczcie. O, tutaj możemy sobie przejść. O, Camlox tu jest. Pozdro, Camlox. Okej, wow, co tu się dzieje, moi drodzy? Ja nie mogę, o co chodzi tutaj? Co tam było? Wow, już na Camloxa trafiłam, nieźle. Ej, spójrzcie, moi drodzy, o co z tym chodzi? Chodźmy sobie tędy zobaczyć. Ej, to jakaś fabryka prezentów chyba. Skoro dwa razy, żeby latać. Ej, nie wiem, o co tu chodzi, ale idziemy sobie to sprawdzić. Koniecznie. Ja nie mogę. O co tu chodzi? Ej, co jest? Tam chyba jakieś klucze będą. Ej, naprawdę nie czaję, o co chodzi. Ej, o co z tym chodzi? Nie wiem, nie rozumiem totalnie tego świata VIP. Ale jest naprawdę moim zdaniem też fajny. Tutaj jakieś miejsce, ale fajny ten ludzik jest. Tu mamy miejsce na przechowanie po prostu prezentów. Ale powiem wam, że sama tak nie czaję dosłownie, o co tutaj może chodzić. Więc ogólnie pozdrawiam tu wszystkie osoby właśnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tutaj mamy prezenciki. Okej, lecimy sobie w sumie, coś tam mam, tutaj też prezenty. No i głównie jedyne, co tutaj jest ciekawego, no to to. Tutaj po prostu się ciągle wchodzi. No i nie wiem, o co za bardzo chodzi. Wiem, że to jest jakaś fabryka, ale totalnie, dosłownie nie mam pojęcia, o co z nim chodzi. Mamy jakiś most tutaj, zobaczcie. O, tu jest Camlox. Czekajcie, Camlox idzie sobie tędy. To pójdziemy może za nim i zobaczymy, gdzie... Co? Zobaczymy, gdzie on w ogóle idzie. Czekajcie, gdzie on jest? Tutaj jest. Ale mu się zacina, albo mi. No co jest tym? Ja nie mogę. Ja chciałam zobaczyć, gdzie Camlox właśnie poszedł, bo on chyba... Co? Co jest? Ja już nie wiem naprawdę, gdzie jestem, co ja tutaj robię. Możliwe, że Camlox nagrywał właśnie klucze. Ja też się dla was postaram to właśnie nagrać. Ej, serio nie czaję, o co ty chodzi. On szedł tędy przed chwilą, ale tutaj nie da się nawet przejść tam dalej. Moim zdaniem jest to naprawdę mega ciężkie do przejścia. Więc chodźmy, o tu jest znowu Camlox. Chodźmy właśnie za nim, zobaczymy, co on w ogóle robi. Gdzie on chce iść tak w ogóle? Czekajcie. Ej, gdzie on jest? Ja nie mogę, to jest ciężko. O, mam funkcję latania jeszcze. A okej, czaję już, o co chodzi. Dobra, patrzcie. I on sobie po prostu idzie tędy. Tutaj drabinką się idzie, tylko trzeba mieć właśnie pomniejszenie. Wow. Okej, gdzie ja teraz jestem? Chyba mnie powinna mieć... Czekajcie. O, tu jest jeszcze kamera. Tak, dobrze szłam, bo on szedł tamtą stronę. Nie, co? On szedł właśnie źle. Chcę zobaczyć po prostu, co tam jest, bo możliwe, że tam właśnie będą już klucze, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewna. Okej, jesteśmy tutaj. Tak, moi drodzy. To patrzcie, już chociaż będziecie wiedzieć, gdzie jest właśnie pierwszy kluczyk. Czerwony klucz właśnie jest w tym miejscu. Okej, możemy... Dalej nie będę szła, więc się wycofamy tutaj. Wow. Dobra, ale chociaż będziecie wiedzieli, gdzie jest pierwszy kluczyk, więc... chociaż tyle. No dobra, moi drodzy, więc powiem wam, że nie spodziewam się, że w ogóle spotkam tu właśnie Camloxa. Ale no, więc w sumie to byłoby to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki do góry. No i pamiętajcie, że jak zostawicie po prostu dużo łapek do góry, to nagram drugi odcinek, czyli po prostu z kluczami. No więc widzimy się.